Cześć, to jest Rafael, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu do gry został dodany nowy karnet zadymiarski. W sumie został odblokowany i możemy go dzisiaj kupić. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kupimy wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego. Jest ich aż 70 i będziemy musieli na to wydać ponad 2000 gemów. A to w sumie nie będzie takie tanie, bo będę musiał wydać ponad 500 zł na grę mobilną. Więc moi kochani, zostawcie za to łapeczkę w górę, że robimy takie zwariowane rzeczy. Umówmy się tak, 30 tysięcy łapek pod tym filmem i w następnym sezonie też kupuję 100 stopni karnetu zadymiarskiego. Jeżeli tego chcecie, no to strzelajcie łapeczkę w górę. Teraz chciałem na szybko ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na takie przekozackie słuchawki od firmy SteelSeries model Artis One Wireless. Tutaj się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, ja to je mordeczko gratuluję, odezwij się do mnie na maila, podaj mi swój adres i podeślę ci te słuchaweczki. Oczywiście jeszcze gdzieś tutaj podpiszę. A w dzisiejszym odcinku, moi kochani, możecie wygrać aż 5 razy karnet zadymiarski. W komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Brawl Stars. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy w tym roku po milion. No i musicie mieć wpisany kodzik Farel w sklepie Brawl Stars. Pamiętajcie, jeżeli spełniacie te 3 warunki, bierzecie udział w konkursie. A teraz na szybko polecą 2 krótkie filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam ślicznie dziękuję za wsparcie, sprawdźcie koniecznie swoje skrzynki mailowe, ponieważ odesłałem wam kodzik PSC o wartości 1 megaboxa. To jest takie podziękowanie ode mnie dla was za to, że mnie wspieracie. A jeżeli też chciałbyś wygrać z megaboxa i pojawić się u mnie na odcinku, no to jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagraj to, podeślij mi na maila, który jest oczywiście w opisie. A jeżeli pojawisz się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś 1 megaboxa. Nie zapomnijcie też wbić na pixyshop.pl po przekozackie koszulki do każdego zamówienia od dzisiaj. Zdjęcie z autografem własnoręcznym podpisanym moim oraz JJ-ki trafia do każdego zamówienia. Jesteśmy już na moim koncie, moi kochani, odblokowano nową klasę karnetu zadymiarskiego. Stuknij tutaj, aby odebrać nagrody. Stukamy i odbieramy nagrody. Jak widzicie, mamy dużą skrzynkę do odebrania, małą skrzynkę oraz za poprzedni sezon kilka punktów, których specjalnie nie zużyłem, bo już miałem wymaksowane wszystkie postacie i dzisiaj te punkty mocy wpakujemy w nowego zadymiarza. Dobrze, moi kochani, na samym początku przejdźmy do naszego pięknego sklepu. Na sam koniec sprawdźmy, czy kodzik Farel macie wpisany, czy ja mam też wpisany. Kod resetuje się co tydzień. Jeżeli wam się nie chce wpisywać, wchodzić na sam koniec sklepu, wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie i potwierdzicie, że macie Brawl Stars, kodzik wam się sam automatycznie wpisze. To jest taka krótsza droga, oczywiście dla leniuszków. Moi drodzy, kodzik wpisany i kupujemy za 500 prawie złotych gemów. Lecimy. Kupujemy jednym kliknięciem. Ojojoj. Zaboli trochę kieszonka, no ale dobra. Czegoś nie robi dla widzów, tak? Strzelcie koniecznie łapkę, jeżeli jeszcze nie strzeliliście. 30 tysięcy łapek w następnym sezonie. Też kupuję wszystkie stopnie karnetu. No i lecimy na sam początek. Moi kochani, 2119 gemów. Pięknie to wygląda po prostu. Wchodzimy i kupujemy karnet zadymiarski. Aktywujemy. Oj, coś mi się wydaje, że na mojej skrzynce mailowej dzisiaj pojawi się sporo filmików podesłanych przez was, gdzie kupujecie karnet zadymiarski. Ja kupuję oczywiście karnet zadymiarski ulepszony za 240 gemów. I moi kochani, mamy to. Mamy to. Patrzcie, ile mam już skrzynek do odblokowania. Na początku sobie może odblokujmy skin do Poco. Dlaczego by nie? Proszę państwa, pierwszy Poco Star. Pięknie. Pierwsza nagroda. Mega boxów na chwilę nie otwieram. Pozbierajmy sobie gemy. Monetki poodbierajmy. Cyk, seteczka, seteczka. Duża skrzynka na chwilę zostawiamy. O, pakiet odznak jest, moi kochani. Jestem mega ciekawy, co z nich wypadnie. Otwieramy. I uwaga, jest i Spike, jest Max i Kiełek. Bardzo fajne odznaki, super. Jestem zadowolony. Lecimy dalej z kupowaniem teraz poziomów. Za 30 gemów jeden poziom. Ach, ten Supercell, kurczę, jest drogi jak smok. Dobra, nieważne, nieważne. Lecimy dalej. Kupujemy ile? Mamy 20 poziomów. Kupujemy od razu wszystkie poziomy do naszej nowej zadymiary. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jeszcze. Jeszcze trochę. Kurczę, Felek. Jest i, moi kochani, Colette, którą możemy odblokować. Odblokowujemy.
Moi drodzy Państwo, nowy chromatyczny zadymiarz jest już na moim koncie. Chromatyczne 3x3, Kolet cię dopadnie. Opodatkuje przeciwników z ich zdrowia jej niesamowitymi ciosami. Dobra, niech będzie. Bardzo fajnie się mieni to tło. Uwielbiam odblokowywać chromatycznych zadymiarzy. No i co moi drodzy? Nie ma na co czekać. Wskakujemy w poprzedni sezon, odbieramy punkty mocy i pakujemy je w Kolet. Uwaga! Plus 500 punktów mocy. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. I kolejne plus 500 jej ładujemy. I mamy plus 1000 punktów mocy na Kolet. No to jest po prostu coś pięknego. Gdzie jest nasza nowa zadymiara? Pięknie i ją ulepszamy. Ciach! Poziom wyżej, poziom wyżej, poziom wyżej. Który to już będzie poziom? Czekajcie, bo nie widzę. A, poziom 6, 7, 8. Dobrze, moi drodzy. Brakuje mi tylko jednego poziomu, żeby podnieść ją na poziom 9 i polować na Star Power. Więc w następnym odcinku, moi kochani, wymaksujemy sobie Kolet. Od razu wybierzmy sobie naszą nową zadymiarę. No i zagrajmy meczek. Ja już się po prostu nie mogę doczekać. Lecimy z tematem. Dobrze, moi drodzy, liczba pozostałych zadymiarzy 10, a my lecimy z nową zadymiarą. No ja jestem mega ciekawy, czy spotkam jakąś Kolet na mapie. Okej, okay, skrzynki otwieramy tak jak podczas testu wspominałem. Normalnie, damage nam się nie zmniejsza. Ale na przykład... Wow! Wow, wow, wow! Chłop tutaj mnie ładnie przeatakował tą Jessie. Dobra, biorę tego cuba na szybko i uciekam. Dobra, mam 3 power cubesy. I patrzcie, tej Jessie nawet nie dobiję. Biję po tylko 429. To jest mega smutne, że nie mogę jej dobić, ponieważ Kolet ma taki dziwny atak, że ona atakuje bardzo mało, jeżeli przeciwnik ma bardzo mało HP. Dobra, mam 3 power cubesy. Karl na 9, ale ten dostanie poko. 2300. Wow, wow, wow. Dobra, na chwileczkę dajmy sobie spokój. Jeszcze raz, pobijajmy go. Raz, dwa, trzy. Przyjął, 3 bombeczki ładne. Ult, wjeżdżam tego El Primo. Czy ten Karl padł? Jakim cudem tamten Karl padł już? Chodź tutaj, El Primo. Raz, dwa, trzy. I dojazd! Dan, 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 dan. Pierwszy win! Pięknie! Pięknie, moi kochani, jesteś numerem 1. Ile? 8 puszek, 6 puszek trafia na moje konto? 10 puszek trafia na moje konto. Super, pierwszy mecz Kolet za nami. Lecimy z kupowaniem stopni karnetu. No mamy tych dużo skrzynek do odblokowania, ale jeszcze nie będę ich odblokowywał. Te skrzynki zostawiam po to, żeby odblokować sobie nowy gadżet i nowy Star Power do Kolet. Kupujemy zatem kolejne stopnie karnetu zadymiarskiego. Odbieramy odznakę. Smutna Kolet, wkurzona Kolet. Kupujemy kolejne stopnie. Tutaj Kolet, nie wiem, kujonka, tak to możemy nazwać ze swoim pamiętniczkiem. Taka troszeczkę zadowolona odznaczka, dobra. Lecimy dalej, tutaj mamy Kolet, jakby, nie wiem, nieśmiała, ale to jest taka już epicka, tak, zarumieniona, chyba taka nieśmiała. Lecimy dalej. Kupujemy stopnie karnetu, 900 gemów już nam niecałe zostało. Kolet z czym? Nie wiem, czy to jest wachlarz, czy co ona ma tutaj w ręku, nie kumam. Lecimy dalej. O, Kolet taka zdziwiona. Zdziwiona, what the fuck, wiecie o co chodzi. Lecimy dalej. I za chwileczkę, moi kochani, kupimy wszystkie stopnie. Mamy Kolet wkurzoną. Uuu, tu już jest złota odznaka, coś pięknego. Lecimy dalej. I mamy tutaj odznaka Kolet wkurzona, ale odznaka złota. Dobrze. Kolet, odznaka jaka? Taka wkurzona, ale z językiem na wierzchu, że się droczy. No dobra, to jest wkurzona Kolet. A nie, bo to jest nowy skin, a ja myślałem, że ona jest wkurzona. To już jest Trixie. To już jest emotka od Trixie. Przepraszam Państwa bardzo, tu mi się troszeczkę pomyliło. 65 poziom. 66. Kolet Trixie zdziwiona. 500 żetonów. Moi drodzy, najlepsza emotka w tym momencie i odblokowywujemy Trixie. Moi drodzy Państwo, najlepszy skin do Kolet, czyli skin Trixie jest przecudowny, uwielbiam go po prostu. Dobrze, nie mogę się już doczekać, aż moi drodzy zagramy nowym skinem. Gdzie jest? Pyk, pyk, jedziemy z tematem. Okej, moi kochani, lecimy z meczykiem, nowym skinem. Wątpię, żebym spotkał Trixie o tej porze. 1200, 700, dojazd! I dojeżdżamy El Primo. Coś pięknego.
Nie no, Colette powiem wam, że jest mega kozakiem. Lubię tą bardzo postać. I podejrzewam, mimo że ten damage co strzał jej słabnie, no ale ult jest mega mocny, tak? Ult cały czas ma ten sam damage, więc tutaj można szybciutko obić przeciwnika, no i powrócić na swoje miejsce, z którego żeśmy wystartowali, tak? Dzięki temu robimy taki bardzo fajny unik. Wow, ile tu jest skrzynek? Co tu się wyprawia? Trzech zadymiarzy już tylko zostało? Naprawdę? Naprawdę trzech zadymiarzy. Po 3900 bije w tą Rosita. Rosita, patrzcie. Dziora idzie tędy, tak? Bomba! Aj, tutaj skrzynka na autoataku. No i co? Ult! Dojazd, wielkie starcie. Otwieramy sobie skrzyneczkę. Wow, to Penny! Penny i jej mortar, który chce mnie tutaj obić. Widzę. Raz, dwa, trzy. O kurczę, jak jest ciężko dobić taki mortar na 4 hity, mimo że mam 9 power cubesów, to i tak troszeczkę muszę się z takim mortarem pomęczyć. Ta Penny stawia na power cubesy. Widzę, chce mnie tutaj zaskoczyć. Raz, dwa, trzy, dojazd. Ciach! I bomba. Ach, wow. Tutaj mnie zaskoczyła, myślałem, że już zginie. Gdzie jesteś? Chodź tu. Ciach, wow. Muszę się uleczyć, muszę się uleczyć. I podejmuję za chwileczkę kolejną walkę z tą Penny. Ona mnie nie widzi, a ja ją widzę. Wow, nie trafiłem? Dobra, trafiłem, 2900 bije. No, dobrze wiedzieć, że po 2900 hit wchodzi. Ale i tak muszę jeszcze ją z 4 razy pewnie zaatakować. Właśnie, użyjmy jakiejś emotki wkurzonej. O, na przykład, i dojazd, ciach. No i moi kochani, dojechana Penny nie miała szans żadnych. A my znowu jesteśmy numer 1. Coś pięknego. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Kupiliśmy wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy też kupiliście sobie karnecik. Jeżeli nie, no to bierzcie udział w konkursie. Wygrywa aż 5 osób. Wyniki ogłoszę jutro, kiedy będziemy maksowali naszą Trixie. Wbijajcie też na pixieshop.pl po przekazackiej koszulki. Do każdego zamówienia jest własnoręczny autograf razem ze zdjęciem dorzucany. A ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się.